Artur Mazur, klatka po klatce, ze mną Adam Soldajew na Stadionie Narodowym podczas Witamy. Dnia Medialnego. Witaj. Wiesz co, z racji tego, że mam takiego dobrego zgrywusa naprzeciwko siebie, to zacznę przewrotnie ten wywiad. Powiem ci tak, kiedy zacząłeś dyskusję o stawce za bonusy, to nie spodziewałem się, że w nagrodę od organizacji dostaniesz walkę na Stadionie Narodowym. Wiesz, to jest to wszystko biznes, Tu chodzi, wiesz, o to, jak ty zagrasz, tak się zagrasz. Tak się zastanawiam teraz, czy oni to dali ci, żeby, wiesz, żeby cię uciszyć, żebyś już nigdy nie narzekał, czy w nagrodę? Nie, akurat, jeśli chodzi o bonus, to myślę, że narzekanie będzie zawsze z mojej strony i ze strony przede wszystkim Mameda. To nie tylko ja. Ja tylko zadałem pytanie. Ty podpaliłeś ten ląd, nie oszukujmy się. Ja tylko zadałem pytanie. Cała wina leży na Mamedzie, bo on mówił przeciwko bonusowi. Ja tylko zadałem pytanie, bo ktoś mi zadał to pytanie i tak to szło. Dobra, a tak szczerze, czy ktoś miał żal o to, czy nie? Do ciebie. Czy była rozmowa wychowawcza? Że ja dostałem, Nie. Czy była rozmowa? A, nie, w ogóle nie było tej rozmowy. W ogóle... Możliwe, że nas nie widzieli tego wywiadu. Dlatego nie zmienili. Uwierz mi, że widzieli. Nic, ja relacje mam dobre z organizacją. Jak na razie. No dobra, ale powiem tak, a to w takim razie jak się czujesz jako przegrany w całej tej sytuacji, bo kwota za bonusy nie uległa zmianie, mój drogi. Nie chodzi o to, żeby to, wiesz, żeby się, jeśli coś robisz, to nie spodziewa się, że to się zmieni jutro. Tylko za parę dni, może za parę tygodni, za parę miesięcy. Okej, okay, ale... Może kiedyś mi zawodnicy podziękują. Okej, okay, a tak szczerze, żeby, wiesz, dla równowagi, bo łatwo się wydaje czyjeś pieniądze. Czy zdajesz sobie sprawę, że są organizacje w Polsce, w których nie ma bonusów? No, tak. A są też takie, w których one nie wynoszą 1000 euro, tylko 1000 złotych. To jest chyba KSU ma największy bonus. W Polsce przynajmniej, w Europie nie. Ale też nie porównuj, ja bym nie porównywał takie, tak powiedzmy, nie obrażając nikogo, nieznaczące organizacje do topowej organizacji w Europie, bo to też trzeba brać pod uwagę. No dobra, to drążymy dalej. Ciekawa dyskusja wywiązała się z Marianem Ziółkowskim. Pozostajemy przy pieniądzach. Zadałem mu takie pytanie, ile razy więcej dostaniesz za walkę mistrzowską w KSW w porównaniu do twojej ostatniej walki dla innej organizacji. I on rzucił 40 razy więcej. W pierwszej chwili pomyślałem, niemożliwe, a jednak możliwe. To jak ty byś porównał swoje zarobki w KSW do zarobków poza KSW, to ile razy więcej dostajesz w KSW? O, szybka matematyka. Nie jestem dobry w matematyce. Poczekamy. Powiem tak. Tak. Jeśli się nie mylę, to teraz mam dostać o 100% więcej. Czyli KSW nie płaci tak źle. To zależy komu też. Adamowi Soldajewowi, nie? No, teraz nie. Mam cię. A jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy się dowiedziałeś, że no jest opcja na tym stadionie? Zawalczy. Ja ogólnie mówiłem, to już chyba... Wiem, że były dwie opcje, tak, że była walka mistrzowska i walka na stadionie. Ale bo wtedy jeszcze nie było ogłoszone ze stadion, tylko były takie suche, tak. Wiesz, między zawodnikami, że stadion. I ja jak poszedłem do Wojsława, to pierwsze pytanie powiedziałem, z menadżerem jak poszliśmy, ja zapytałem, jest ten stadion czy nie ma? I on powiedział, właśnie chciałem o tym porozmawiać. I ja powiedziałem, no to zanim ty zaczniesz, ja chcę się bić w marcu. On powiedział, no i dalej ta dyskusja jaka była, więc pierwsza reakcja. Miał być ten stadion, już niby były słuchy nawet już, wiesz, po mojej walce, że ma być ten stadion, ale raczej nie będzie, więc odpadł ten stadion, ale jak już był ten stadion i gadaliśmy z Wojsławem, to już wiedziałem, że no skoro gadamy, to na pewno tam walczę, więc... Ale też była druga oferta, która też była taka, wiesz, bardzo taka przyciągająca, można powiedzieć, więc mogłem zyskać, tak czy siak, mogłem zyskać bardzo dobrą walkę.
W sensie mogłem czy tam zawalczyć, czy tu, to były bardzo dobre opcje. Tak? Więc reakcja była, myślę, że pozytywna, dobra, taka, nie skakałem z radości, ale była fajna. A nie masz wrażenia, że oferując zawodnikowi walkę na Stadionie Narodowym, zawodnikowi takiemu jak ty, organizacja też chce przetestować twoją marketingową moc? Bo umówmy się, ty to głośno powiedziałeś, hej, KSW, friki wypromowały waszego zawodnika, mówiłeś tak o sobie. I mam takie wrażenie, że teraz KSW mówi, no dobra, mówimy, sprawdzam. Na pewno sprawdzają, na pewno sprawdzają, po to mnie wzięli. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy za mną idą, pomogą mi w tym kupować bilety. Nieraz to na Instagramie tam rzucam, więc obserwować i czekać, aż rzucę raz jeszcze kolejny link. Na pewno chcą przetestować. Myślę, że nawet jeśli nie ci wszyscy fani, którzy mnie obserwują, to po prostu moje grono, które ma tu przyjść, to i tak by sprzedali tam, nie wiem, nie powiem tysięcy, ale no sporo sprzedadzą. Więc myślę, że ten test będzie zdany. Czy Rutek był jedyną opcją tutaj na stadion? Bo wiem, że wcześniej było tych opcji, no mówiliśmy już przed chwilą, walka mistrzowska między innymi. Na stadion taką jedną opcją, którą oni chcieli bardzo, co Wojsław mówił, że podkreślał, że bardzo chcemy tą walkę, to jest Rutek, ale jeśli nie, no to tam był jakiś problem kontraktowy, jeśli nie, czy jestem chętny na Patryka Kaczmarczyka i nikogo innego już nie wymieniali. A w marcu mówiłeś, że ktoś odrzucił pojedynek z tobą, że byli tacy, którzy odrzucali walki z tobą. Pewnie. W marcu nie. W wywiadzie chyba dla In The Cage mówiłeś, że były takie sytuacje, że, no, że odmawiali walki z tobą. Nie w marcu, że nie, to nie było, że odmawiali, okay, tylko że w czerwcu na stadion Wojsław mówił, że są inne opcje, ale oni raczej odpadają, bo już mają tak, okay, nie wiem, jakieś te swoje problemy zdrowotne, czy komuś termin nie pasuje i tak dalej. O to mi chodziło. To ja powiedziałem, że odrzucali? Tak, jak się nie mylę, tak powiedziałeś. No ale dobra, zostawiamy. No to nie, to nie rzucamy słowa na wiatr, bo to odrzucali to znaczy, że wiesz, odrzucali to nie o to chodziło, tylko że po prostu, nie że ja byłem im złożony, ja dostałem komunikat taki, że na pewno nikt inny nie, bo ja jeszcze zrzuciłem nazwiska, a czemu ten nie, a czemu ten nie, a czemu ten nie. I on wtedy mi wymienił, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to nie było tak, że odrzucili, wiesz, no to nie było tak, że wiesz, że oni dostali ofertę ze mną zawalczyć i odrzucili, tego nie było. Mhm. Wracamy do ciebie. Mierzyłeś się kiedyś z takim zapasiorem jak Rutek? Dwukrotny mistrz Polski w zapasach, który jeździł na Igrzyska Europejskie, no, który był topem zapaśniczym w Polsce i umówmy się, on jest takim zawodnikiem, który naprawdę wniósł te zapasy, potrafił je przenieść do MMA, o tak powiem, bo to była jego, no do niedawna taka główna broń, teraz oczywiście się rozwinął, ale wcześniej to no, latali ci jego przeciwnicy. Chyba nie, czy to na sparingach, czy to na walce. Na walce to na pewno nie, ale czy na sparingach? Miałem to powóz sparing partnerów, zapaśników światowego MMA i tak dalej, ale nikt chyba z nich nie jeździł na olimpiadę. Na Igrzyska Europejskie konkretnie. O, Igrzyska Europejskie, tak. Na Igrzyska Europejskie chyba nikt nie jeździł. A nie, przepraszam, czekaj, czy jeździł? Chyba nie, ale to i tak styl wolny, więc nie klasyczny. Okej. Okay. Aczkolwiek Norbert Daśkiewicz czy jeździł? Bo sparowałem nieraz. No tak, ale to też mówimy o czołówce polskiej. No to Norbert Daszkiewicz, ale nie wiem, czy on jeździł na Igrzyska Europejskie. Ale myślę, że to też topowy zapaśnik stylu klasycznego. No to teraz wrzucam takie pytanie z Ale trenowałem z Damianem Jarkowskim, który wiesz, wygrał. No, umówmy się. Myślę, no, że ta aura taka troszeczkę wiesz, no, inaczej. No to mówimy o Damianie, no to umówmy się, mówimy o medaliście Igrzysk Olimpijskich. High level. No dobra, no to pytam, takie zaczepne pytanie. Czy w takim razie taki bezczelny numer, jak w walce z Poliszczukiem przejdzie z Rutkiem? No tak, 30, powiedzcie mi, jak będzie 30 sekund do końca walki, to wtedy obalam. Boom. Poliszczuk leży. Myślę, że Rutek jest bardziej świadomy i bardziej doświadczony w takich kwestiach.
Bo tam mi mówili, wiesz, to ogólnie 30 sekund powiedziałem, że... Nie, no to był hit Bo mi mówili obal, obal. A ty mówisz, nie, nie, nie. A ja nie czułem się na nogach tak dobrze, żeby od razu wejść w niego i mówię, powiedzcie, kiedy będzie 30 sekund i dam wszystkie całe siły położę na to obalenie i obalę go. I wiesz, ja pokazuję tak i Anzor mu... I Arbi dalej krzyczy, bo chyba nie zrozumiał, w sensie nie widział tego gestu. I Anzor mówi, a on mówi 30 sekund. Dobra, powiem ci, jak będzie 30 sekund. No i tam jakaś tam... Ja miałem przyjemność siedzenia przy waszym narożniku. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim, powiem ci szczerze. Z czym? No z czymś takim, że gość mówi, powiedz mi, jak będzie 30 sekund, to ja wtedy obalę. I to się wszystko dzieje, wiesz, także no 30 sekund. No często coś takiego było. Na przykład na walce, w debiutyckiej walce, to też tak miałem, że Mansur coś tam krzyknął i ja się skupiłem na głosie Mamed, a tak, o Mamed, co ty robię, nie, co, jak podczas walki. I on też podpowiadał, o Mamed mi podpowiada, to trochę wiesz, i potem coś słyszałem, że Mansur mówi, i potem tego mówię, kurde, nie słyszałem, trzeba, ja mówię, powtórz, co mówiłeś, on powiedział lewe, lewe, prawe, ja uderzyłem lewe, lewe, prawe, nie, i troszeczkę zachwiało Hincena, więc... Akurat gadanie z narożnikiem, to czy ja, czy Mansur, czy to Szamat. Wasza specjalność. Nie wiem, to jak to Szamat wychodzi. Się wręcz odwraca i wiesz, ucho tak, nastawia. A czasami też takie, że jak krzyczysz i widzisz, że nie słyszy, to my krzyczymy coś takie, że odwróć się, spójrz na mnie, jak się patrzy, to pokazujesz gest. Ja jest takie akcje też chodzą, ale myślę, że jednak Daniel jest bardziej doświadczony zawodnik, jeśli ja powiem, powiedzcie mi, jak ci jest 30 sekund, aczkolwiek to nie było, wiesz, po polsku. Jakbym powiedział po polsku, to myślę, że on by to zareagował, wiesz, ale... No dobra, kolejne pytanie, kiedy siedzący tutaj Mateusz Sobiecki zacytował jedną z opinii z sieci, że dla Adama Soldajewa może być za wcześnie na walkę z Danielem Rutkowskim, to ty tylko się uśmiechnąłeś i pokiwałeś głową. Nie, no to jak, za wcześnie czy nie? Zobaczymy. Ja liczę, że nie. Teraz dyplomata. Ja liczę, że nie. Słuchaj, ja nie mogę mówić o czymś, co jeszcze się nie zdarzyło. I ludzie też nie mogą mówić o czymś, co jeszcze nie zdarzyło. Ja jestem świadomy tego, że on jest bardziej doświadczony, miał mocniejsze walki, jest podwójnym mistrzem. Ja jestem świadomy tego. Ja nie wiem, ludzie myślą, że ja tego jestem nieświadomy, czy to tylko, że ja też znam swoje umiejętności, wiem, z kim się mierzyłem. Na sparingach to inaczej jest, ale wiem, z kim się mierzyłem. Nieraz sparowałem z Marianem. Marian to jest czołówka Polski, jeśli chodzi o polski rynek. Nad nim kto jest? No, tylko Gamrot, który w UFC walczy chyba. No, jeszcze więc, Mateusz Rembecki też. A Rembecki też, no ale no, to jest czołówka trójki w Polsce, lekkie wagi. Sparowałem, wiesz, z zawodnikami UFC, Fiziev na przykład, z Tuhugo. To też nie są... Wiesz, ułamki, jak to no, Fiziev to w ogóle jakaś petarda. Więc wiesz, myślę, że te doświadczenie, które ja przeżyłem walcząc, trenując z nimi, dało mi jakąś taką pewność. To też nie jest tak, że ja po prostu tam w walkach znokautowałem jakiegoś debiutanta i się czuję kozacze i tak dalej. Po prostu znam swoje umiejętności. Nieraz sparowałem z Anzorem. Myślę, że styl wolny w MMA w naszej wadze nie ma lepszego zapaśnika niż Anzor. Dotychczas. Ja nawet jak on nie trenuje, ja widzę, jak on sparingi do kogoś wchodzi czy coś, nawet jak do mnie, wiem, jak on walczy, więc myślę, że to nie jest za wcześnie i nic nikomu nie muszę udowadniać, ale tu pokażę, że to nie jest za wcześnie. Mam nadzieję. Ostatnie dwa pytania. Czy udało się rozwiązać problem bolących nóg podczas walki, bo to był problem w ostatnim czasie? Tak, to bolące nogi. Nie odpowiem. Słuchaj, powiem tak. Pracujemy nad wszystkim. Okej. I ostatnie pytanie. Co znaczy dla chłopaka, który przyjeżdża do nowego kraju, walka na Stadionie Narodowym w Warszawie? Ja myślę, że wiesz co, może nie w walkach MMA, ale jednak 40 milionów Polaków chciałoby się tutaj znaleźć w centrum uwagi na tym stadionie. No na pewno jest to wyznacznik tego, że coś zaczynam osiągnąć. Na pewno to jest to. I że dobry pomysł to był wyjechać podczas wojny na pewno. I się cieszę, że trafiłem do Polski.
Cieszę się razem z Tobą, życzę powodzenia, życzę dużo zdrowia, życzę, żeby nogi nie bolały w okresie przygotowawczym i co, czekamy na fajerwerki. Tak jest, dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.